to chyba najbardziej niezwykły sport, jaki w swojej ofercie ma akademicki Wrocław. Korfbal, bo o nim mowa, z roku na rok zyskuje na popularności. Nasza reporterka Lucyna Róg sprawdzała, jak wiedzie się korfbalistom przed zbliżającym się sezonem. Korfbal trenuje na Dolnym Śląsku już kilkadziesiąt studentek i studentów. Taka edukacyjna gra zyskała także popularność w Legnicy, gdzie uprawiają ją studenci PWSZ. Tomasz Herman, trener wrocławskiej drużyny, ma nawet nieśmiałe plany stworzenia Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w tej dyscyplinie. Będę próbował tutaj zachęcić nauczycieli akademickich, tak, żeby zorganizować tu taki kurs dla nauczycieli, żeby mieli te podstawy tutaj. Bo nie ukrywam, ja 4 lata temu, jak usłyszałem o korfbalu, to byłem zielony, kompletnie. Coraz lepiej dzieje się także w samej drużynie AZS-u Wrocław, która w ubiegłym roku zdobyła tytuł wicemistrzowski. W nadchodzącym sezonie wzmocni ją m.in. reprezentant Polski juniorów Mateusz Bartela. Akademicy przygotowują się teraz do rozgrywek. Na razie mamy do końca października wszystkie drużyny, te, które chcą wziąć udział w rozgrywkach pierwszoligowych, mają dopełnić formalności, a w tym roku naprawdę federacja postawiła przed nami sporo zadań. Musimy tej papierkowej roboty dużo wykonać i nie ukrywam, że jest tego sporo i są to dla nas też nowości i niektóre kluby sobie mogą z tym nie poradzić, dlatego nie wiadomo też, w jakiej liczbie wystartujemy. My jesteśmy gotowi. Rozgrywki pierwszej ligi powinny ruszyć końcem listopada. Relacje obejrzycie oczywiście w studenckim magazynie sportowym.